Oczywiście zdaję sobie sprawę, że nikt prawie mnie nie słucha na tym YouTubie, ale nawet ci, co mnie słuchają, to są pewnie ludzie, którzy biegli maraton, albo tacy, których to w ogóle nie interesuje, tak? Ale ponieważ dzisiaj jestem naładowany i ładuję się przed jutrzejszym startem w biegu pokoju, więc opowiem wam o dla tych, to jest przede wszystkim dla tych, którzy chcieliby się szarpnąć na maraton i chcieliby poznać, jakie to jest ogromne przeżycie. Przede wszystkim przygody i przeżycia, które zdarzą się podczas maratonu, zapamiętacie do końca życia. Ja też mam takich kilka wspomnień, które mi najbardziej utkwiły w pamięci, ponieważ jeżeli startujecie dużo na zawodach, to po jakimś czasie pamiętacie tylko te najgłębsze jakby doznania, największe przeżycia. Zacznę może od maratonu w Poznaniu. Jak każdy biegacz wie, im bliżej startu, tym wszyscy nagle chcą załatwić swoją potrzebę, nie? W toalecie. Na maratonach tych toalet jest dużo, ale zdarza się tak, że po prostu no, nie możecie już czekać i po prostu i czasami też nie ma miejsca, gdzie, żeby się załatwić gdzieś, ale nie w toalecie. Ja tak miałem w Poznaniu i po prostu miałem pełny pęcherz albo sobie to wbiłem do głowy. I nie miałem gdzie tego zrobić, już było za mało czasu do startu. No to mówię, to biegnę, nie? I teraz tak, biegnę. I sobie myślę, kurde, no ale jak pobiegnę gdzieś w bok, bo tak się robi, to stracę czas, nie? A wtedy w Poznaniu, jak biegłem, to no to wtedy pamiętam, zależało mi na osiągnięciu dobrego czasu, gdyż byłem przeziębiony. Po prostu miałem życiową formę. A przy życiowej formie łatwo złapać infekcję, a to był koniec września. I prawdopodobnie miałem grypę i tydzień przed maratonem no przechodziłem tą grypę i do końca zastanawiałem się, czy by startować, czy to jest mądre, tak? Ale jakby puściło mnie wszystko w noc przed maratonem, bo tak się spociłem, że szok, nie? Jak wstałem rano i poczułem pierwszy raz od tygodnia, że może nie jestem bardzo silny, ale że dam radę. No i tak, słuchajcie, biegnę. Mówię, gdzie się załatwić, nie? Przecież nie będę biegł z pełnym pęcherzem. I słuchajcie, wiecie, co mi zesłał Bóg, albo nie wiem kto, wszechświat, to i to ja na trasie. Po prostu jak ja zobaczyłem tego to i to ja, normalnie na trasie, nie? Z lewej strony ulicy, nie? Ja mówię, o bogowie, dziękuję, nie? Tego nie zapomnę do końca życia. Słuchajcie, biegniecie wokół was setki ludzi, nie? No tam przecież 2000 ludzi startowało łącznie. I nagle z tego wszystkiego, to gdzieś na 10 kilometrze, biegam do toalety, nie? Biegam do toalety i tam po prostu nagle jakbym był w innym świecie, wiecie, cisza, spokój, nic się nie dzieje, po prostu coś niesamowitego, nie? Po prostu jakbyście przenieśli się w czasie, nie? No i później znów wracacie na bieg, nie? No nie zapomnę tego doznania, coś fantastycznego, nie? No, takie uczucie takie, że tu tyle emocji, tyle, nagle wchodzisz w tą zamkniętą przestrzeń, nie? I oczywiście aż mi się aurole pokazały, nie? Bo po prostu mówię, no teraz to ja mogę biec, nie? To jest jedno z takich fajnych przeżyć. Drugie to był maraton w Lęborku, gdzie okazało się, że ja o tym opowiadałem kiedyś, gdzie nie uwierzyłem w to, że na trasie nie będzie żadnych posiłków, ani tak, żadnego odżywiania, nie? Nie uwierzyłem. A to był taki maraton, że każdy przygotowywał sobie swoje jedzenie i picie. Po prostu pewnie tam karteczkę jakąś dawał, że to on i wtedy mógł z tego korzystać. Ja nie miałem nic.
wiecie, jak ważne jest odżywianie podczas maratonu. To są jednak 42 km. Ja biegłem i na 10 kilometrze czułem, że... Znaczy jeszcze tylko była sama woda i chyba jakiś izotonik, nie? Ale mówię, dobra, na 10 kilometrze to tam może odżywiania nie być. Ale jak już po 10 zobaczyłem, że nic nie będzie, tylko woda i izotonik, ja byłem przerażony, nie? To był bardzo ciężki maraton, bo tam praktycznie mi się wydawało, że bez przerwy biegnę pod górkę na tym maratonie, nie? No i w pewnym momencie mówię, no Boże, ja nie mam nic energetycznego ze sobą, nic, kompletnie, nie? Biegnę na samej wodzie, nie? No to ja piłem tylko wodę i raz napiłem się izotoniku, nie? To myślałem, że się zżygam po prostu i już tego nie piłem. I wyobraźcie sobie, że czasami w domu otwieracie sobie czekoladę i jecie, nie? To był moment, w którym jak zobaczyłem, że biegnie koło mnie chłopak i wyjmuje czekoladę i mówi do mnie, chcesz się poczęstować? Ja wziąłem chyba wtedy 3 czy 4 kostki i powiem wam, że nigdy tak się nie ucieszyłem w życiu, jak zobaczyłem czekoladę. Naprawdę. To mi pomogło przetrwać te 4 kostki, żebym jakoś tam dobiegł do tej mety, nie? To też mi pokazało, jaka jest we mnie potężna siła, że ja potrafię przebiec maraton. I to ciężki maraton, to nie był lekki maraton. To ci, co biegli wtedy, to doskonale o tym wiedzą, ponieważ była to ostatnia edycja. Więc ja się śmieję po prostu, że ci, co wiedzą, ci, co nie wiedzą, to sobie znajdą w Google, na czym polega korona maratonów. Chodzi o to, żeby przebiec 5 maratonów w jeden rok. I to są dokładnie określone maratony i wtedy dostaje się taką koronę maratończyka, tak? Ja zrobiłem swoją koronę, bo ja zawsze byłem inny i zawsze chciałem coś inaczej zrobić niż inni. Więc moja korona to jest Puszcza Goleniowska, Dębno, Wrocław, Poznań, Lęborg. Nikt takiej korony, aż nie, ktoś może taką koronę mieć. Przysłowiową, nie? Ale po mnie już nikt takiej korony nie mógł zrobić. A dlaczego? Bo już nie było maratonu w Lęborku. Także ostatnia korona była w tym. I oczywiście nie zrobiłem tego w pełny rok. Znaczy w pełny rok ja to zrobiłem, te 5 maratonów, ale nie od stycznia do grudnia, tylko to było od końca września do połowy października następnego roku. Więc prawie się zmieściłem w roku. No ale... Ale to nie o tym, nie o tym tak do końca. O takich największych przeżyciach właśnie z maratonów. To było to. Wrocław. Tutaj chciałem bardzo pobić rekord życiowy. Ale było za gorąco i tutaj chyba takie największe... Ja już wiedziałem, że nie będzie życiówki, było za gorąco po prostu. Mimo, że to wtedy był... Czy to był już wrzesień? Jakoś tak. I tu najpiękniejszy moment dla mnie to było to, jak wszyscy siedzieli, już czekali na dekorację i na telebimach widzieliśmy, jak dobiegałem ostatni do mety. I tak jak na każdym maratonie, tam było 6 godzin, ale było naprawdę za gorąco jak na maraton i jeszcze trochę osób zostało powyżej limitu czasowego i organizator zdecydował, że czekamy na wszystkich. To było takie najbardziej wzruszające doznanie chyba, jakie miałem podczas wszystkich zawodów, na których byłem, bo słuchajcie, wszyscy, którzy zostali i tam jedli i tak dalej, wszyscy klaskali, po prostu dopingowali tych ludzi, którzy no umierali już po prostu na tej trasie, nie? Tam padali za metą i myślę, że takiego dopingu nigdy nie dostali, nie? A po prostu była burza braw, nie? To coś cudownego. Coś cudownego, bo chodzi o to, że tak jak się mówi, że każdy może napisać jedną książkę w życiu, tak ja myślę, że każdy może nie każdy, bo są ludzie chorzy i tak dalej, ale wiele osób może pokonać maraton w 6 godzin. Pokonać, ja nie mówię przebiec. W Poznaniu, słuchajcie,
Piąta godzina, 55 minuta, do mety dobiega gościu, nie? Z reklamówką, z Biedronki, z zakupami, nie? No, też tak można. On po prostu wyszedł rano na zakupy. Żona powiedziała do niego, słuchaj, gdzie idziesz? On powiedział, idę do Biedronki po zakupy, nie? No i wrócił za 7 godzin, powiedzmy, nie? No bo to jeszcze tam start i tak dalej. No, na pewno powiedziała, zrobiłeś te wszystkie zakupy? On pokazał reklamówkę, no tak, kupiłem wszystko. A czego ci to zajęło 6 godzin? No bo biegłem maraton. Ta, ty biegłeś maraton. Pewnie byłeś z tymi kolegami na piwie, przyznaj się, nie? No, także to była, to ja myślałem, że padnę. Patrzę, nie, gościu z zakupami biegnie, nie? No, to było, to takie... Chcę się zmieścić w 15 minutach po prostu. Co jeszcze? Wrocław, Poznań, Lęborg. Puszcza Goleniowska to... Tu najpiękniejsze wspomnienie to jest takie, że tam było bardzo mało ludzi. Ja 20 km ostatnio biegłem z lekarzem, który był na kacu. I tylko dzięki mnie on dobiegł do mety. I mówię to z całą odpowiedzialnością. Aż się rzucił na mnie na mecie, tak mi dziękował, nie? No, dzięki mnie dał radę, bo ja go po prostu podtrzymywałem przez ostatnie, szczególnie przez ostatnie 6-7 km. Tam już było bardzo ciężko z nim. To było fajne, że tak można się spotkać i razem... Znaczy ja go wspierałem, on mnie nie musiał, bo ja byłem wtedy... ja byłem wtedy bardzo, bardzo, bardzo mocny, nie? Jeszcze Dębno. Tutaj oczywiście utkwił mi w pamięci najlepszy finisz, jaki wykonałem w życiu. Też to mówię z całą odpowiedzialnością, ponieważ po 40 km jest już ciężko zrobić finisz na maratonie. Taki finisz, nie doczłapać do mety. Ja mam zdjęcia z tego. Wiecie, jak ja leciałem? Speaker, ja byłem na tysięcznym miejscu gdzieś tak. I ja słyszałem speaker, jak ja zobaczyłem metę, na 300 metrów przed metą, mówię, zrobię to. Zrobię finisz, choćby mi urwał nogi, choćbym pozrywał mięśnie, ścięgna, nie interesuje mnie to. Ja to zrobię. A tam były jeszcze tłumy ludzi. I on, jak zobaczył, jakiem, ja chyba na 300 metrach, ja minąłem chyba z 20 osób, nie? Nie pamiętam, ja tam bardzo mało z tego pamiętam. Pamiętam, że po prostu tak leciałem, że tylko widziałem, jak ludzie klaskali, słyszałem, jak speaker mówi, że wyczytał moje imię, nazwisko, że on z takim podziwem, nie, że zobaczcie, jak to można zrobić taki finisz po przebiegnięciu tam 41 km z hakiem, nie. Ja po prostu, jak wpadłem na metę, jak podskoczyłem, to ja się tylko modliłem, żeby nic mi się nie stało, nie? Na szczęście moje nogi wytrzymały ten finisz. Ja nie wiem, jak ja tam szybko biegłem, ja nie miałem wtedy czasu, nie miałem pomiaru czasu. Koledzy wtedy, jak do mnie podbiegli, zaczęli mówić, to takie oczy rozdziawione, ja nie wiem, co się dzieje, rzygać mi się chciało, nie? A oni mówią do mnie, wygrałeś ten maraton. Ja mówię, jak wygrałem? Przecież jestem na tysięcznym miejscu. On mówi, takiego finiszu człowieku to tutaj nie widzieliśmy, nie? Po prostu nikt się tego nie spodziewał. Ja, jak zawsze, jak widzę metę na zawodach, to we mnie wstępuje ta roki, po prostu lecę. Te ostatnie przynajmniej 200-300 metrów to po prostu przyspieszam, rozpędzam się i... Ale na maratonie to jest osiągnięcie. Zrobić finisz na maratonie. Finisz, naprawdę finisz. Szkoda, że nie ma nigdzie z tego wideo na przykład. Chciałbym, chętnie kiedyś bym obejrzał, jak to wygląda na wideo, bo zdjęcia mam i tam widać ten pęd, widać, jak są naprężone mięśnie ud, jak widać po prostu, aż żyły wychodzą po prostu. Wow. Tylko chciałem się tym z wami podzielić, bo wielu z was, którzy biegali maratony, ma swoje przeżycia, swoje emocje z tym związane. A to jest przede wszystkim dla tych, którzy chcieliby kiedykolwiek w życiu właśnie pokonać maraton. I pamiętajcie, pokonać. Nie musicie tego przebiec całego. 6 godzin to jest naprawdę wystarczająco dużo czasu, żeby to pokonać. I chyba ja mówię to też dla siebie, bo mam kolegę, który bezszerwie mnie namawia, że jeszcze mam przebiec maraton, że ja mogę biegać maratony i myślę, że może przyjść też na to czas. Nie wiem kiedy, ale ja będę wiedział, kiedy to
Będzie. Myślę, że to zrobią. Przynajmniej raz. Nie wiem na jaki czas. To już na pewno się nie będę nastawiał na czas. To będę się nastawiał bardziej na świetną zabawę.